Proszę Państwa, absolutnie, absolutnie amerykański yy, Apple, tak, iPhone, absolutnie nikogo nie podsłuchuje. To są bardzo bezpieczne telefony, proszę Państwa. Samsungi wcale nas nie podsłuchują. Huawei, bo chiński nas podsłuchuje. Yy, z Huawei jest ten problem, że stworzyli yy, fenomenalną technologię. Oczywiście, że Zachód... Yy, Stany Zjednoczone głównie doszłyby do tej technologii i byśmy jej mogli używać. Tylko oni, proszę Państwa, chcieli nam tę technologię sprzedawać na raty. Chińczycy mają to do siebie, że, proszę Państwa, profanują ceny. Obawiam się, że gdyby nie Chiny, to jeszcze byśmy pracowali, nowością by były komputery klasy Pentium 4 procesora. Obawiam się, że tak by było. Gdyby nie Chiny, które jak wypuszczą jakiś model czegoś to on od razu przeskakuje 10 generacji tego, co korporacje Wall Street chciały podzielić na cząstki i sprzedawać nam 10 razy tę samą jakby rzecz, tak? To Chińczycy robią już z zapasem i o to chodzi, że Huawei po prostu od razu wypuściło tanio technologię 5G, tam w zasadzie to już 6G, tam w Chinach już 6G opracowują, tam 5G dla, dla nich to już jest standard, i, 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 i wielcy tego świata złocid nie mogą na tym zarobić i się wściekają. I właśnie jest ta akcja, proszę Państwa, z, wspomnijcie moje słowa, już niedługo, już, nawet, już jest to wyciszane, ale wspomnijcie moje słowa, jeszcze będzie się mówić, że 5G to bardzo dobra, bezpieczna technologia. Jak będzie amerykańską. Zobaczycie, I, i ci wszyscy, którzy przeciwko 5G protestowali, yy, okaże się, że nie już nie protestują, Państwa, już pieniędzy może nie będzie na te protesty i, i, i ładowanie nam głupot, ale ewidentnie widać, że Niemcy, które są pod wpływem Stanów Zjednoczonych właśnie przez takich ludzi, jak kanclerz, yy, yy, działają na rzecz interesów yy, amerykańskich. A nie na rzecz interesów niemieckich, bo to, bo, bo Chińczycy zyskają przewagę.